Dziecko utrzymywane do 18 roku życia wiąże się z niemałymi kosztami. Pary, decydujące się na potomka, powinny być świadome, że wymagać będzie on od nich nie tylko sporo uwagi, ale i sporego nakładu finansowego. Takiej kwoty nie spodziewał się jednak chyba nikt, zwala z nóg. Dziecko jest dla wielu osób dopełnieniem związku i kluczowym elementem w rodzinie. Przeprawa przez rodzicielstwo jest nie lada wyzwaniem, tym bardziej, gdy chodzi o pierworodnego. Wówczas małżeństwo nie wie, czego może się spodziewać. Wszystkiego się uczy i poznaje własne dziecko. Maluch uczy się mówić, chodzić, później zaczyna uczęszczać do szkoły, aż w końcu przychodzi czas, gdy opuszcza rodzinne gniazdo i zaczyna żyć na własny rachunek. Nim jednak do tego dojdzie, to rodzice są jedynym źródłem pieniędzy. Obliczono, jaki koszt niesie za sobą dziecko utrzymywane do 18. roku życia. Niewiarygodne, jeżeli niebawem powitacie na świecie swojego potomka i zastanawiacie się, z jakimi kosztami może wiązać się rodzicielstwo, zapewne nie spodziewacie się tak jednoznacznej odpowiedzi. Samo kompletowanie wyprawki może okazać się sporym wydatkiem, a przecież wraz z wiekiem koszta tylko rosną. Gdyby zsumować ze sobą wszelkie wydatki, począwszy od dnia narodzin aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, można utrzymać niezłą sumkę. W końcu brać pod uwagę należy opłacenie szkoły i zakup podręczników, ewentualne zajęcia dodatkowe i korepetycje, a prócz tego wszelkie wydatki podstawowe i zupełnie nieplanowane. Jak możemy wyczytać na portalu papilot.pl, obliczenia w tej sprawie dały nieprawdopodobne wyniki. Okazuje się, że dla 24% badanych koszt wychowania jednego dziecka do 18 roku życia to ponad 250 tysięcy. Złotych. Z kolei 18% twierdzi, że koszta wahają się od 201 do 250 tysięcy złotych, to o wiele więcej niż w roku poprzednim, gdzie według raportu koszta wynosiły od 190 do 210 tysięcy. Złotych. Wzrost kosztów wychowania dziecka wynika też z ogólnego wzrostu kosztów życia w naszym kraju. Między 2015 a 2018 rokiem wzrosły one o około 61%, wyjaśniał, cytowany przez Papilot, Andrzej Sadowski, prezes Centrum IM. Adama Smitha. 2. Kobieta przeszła przez prawdziwy koszmar. Rodzina sprzedała ją, aby spłacić dług, choć przedstawiane kwoty mogą zwalać z nóg. A dotyczą przecież utrzymania tylko jednego dziecka, zdecydowana większość, bo aż 86% badanych deklaruje, że mimo to zdecydowaliby się na kolejnego potomka. Źródło: Papilot.